Achieved with CryEngine. Witajcie, z tej strony Maron. Popatrzcie, po prostu jestem troszeczkę przeziębiony. Oj. No i to jest dokładnie gra Kingdom Come Deliverance w wersji Alpha Access, wersja 01. No i tak, gra prezentuje dokładnie walki rycerskie, także i łącznie walki na koniu. Też możemy mieć swój domek. No, praktycznie gra jest osadzona w bardzo, bardzo wczesnym wieku. Tutaj dokładnie mamy też opcje sterowania, czyli WASD, lewo, prawo, góra, dół. E to mamy dokładnie podniesienie przedmiotu, L to mamy sprint, czyli bieganie, spacja to mamy skok, lewy przycisk myszy to jest atak, jedynka to jest zmiana przedmiotu, a escape no to jak sami widzicie menu, no i czyli inventory, czyli to, co mamy dokładnie dostępnego w plecaku. Ok, zobaczmy sobie opcje, jak gra ma sterowanie graficzne. Tak jak sami widzicie, jest very high, czyli praktycznie najwyższe wymagania, jakie są tylko i wyłącznie dostępne w tej grze. Tak jak widzicie. No i gra działa też, będzie się prezentować, znaczy się, w wersji Full HD. Ok. Także więc zacznijmy sobie nową grę. Jak sami widzicie, grafika jest po prostu cudowna. Jest bardzo odwzorowanie szczegóły w tej grze. Zobaczcie praktycznie sami. Wejdźmy sobie na tą górę i zobaczmy sobie na wioskę. Hop. Hop. Okej. No i sami zobaczcie. Tam jakiś praktycznie ludek idzie. No okej. Pogadajmy praktycznie z nim. Idźmy do niego.
Hello, Lane. Yes, sir. Czy jesteś tutaj nowy? Witamy w Little Village. Bandits. Nothing too exciting. And happy to live on. Good example. No, okay, interesting. Interesujące. No, praktycznie, no, za bardzo nie rozumiem angielski. Nie za bardzo, praktycznie, no, ale coś tam, kumam. Tak praktycznie chcę wam wziąć i pokazać, co dostępnego jest w tej grze, ale tak jak na razie jest bardzo mało, bardzo mało rzeczy do zrobienia w tej grze. No bo praktycznie chodzimy, rozmawiamy z ludźmi, jak na razie. Nie wiem, czy dokładnie to jest dostępna też misja, ale chyba tak mi się zdaje, że jest dostępna misja, ponieważ tak jak to twórca mówił, mamy dostępny jeden rozdział w tej grze. Ale czy to prawda? No zobaczymy sami. Jak na razie sami że się zauważyli, że dialogów nie ma dostępnych w tej grze. No szkoda. Nawet nie ruszają wargami. Czyście to widzieli? Ktoś idzie jeszcze tam. Każdy praktycznie jest zadowolony z tego miasta. Jak to właśnie tak praktycznie. O, patrzcie, jaki błąd. Kobieta unosząca się. No właśnie, takie błędy tylko w wersji alfa. No właśnie. To jest tak, jak właśnie się ma wczesny dostęp do gry. No i co jeszcze mogę wziąć i powiedzieć o tej grze? Gra jest dostępna dokładnie na Steam Early Access, czyli no nie jest dokładnie darmowa, bo trzeba wziąć i wykupić sobie ją. No ale ja mam akurat szczęście i no, mogę wziąć i dla was specjalnie wziąć i ją przetestować. Okej, możemy tutaj wziąć i wyjść. Tak, możemy. Zobaczmy, co nie mamy dostępnego. Mamy jakąś kobietę, z którą możemy porozmawiać. Nie. Czy mamy jakiś kosz? Hop. O, patrz.
ławce. Jakaś łyżka drewniana, która praktycznie lewituje. A te błędy w tej grze nie lubię. Ale wiadomo, nie ma co się czepiać. Apple, ser, jabłko. Weźmy sobie jeszcze ser. Co tam jeszcze mamy? No, dawaj to. O, tak. I... to nie wiem, co to dokładnie jest. Ale to na pewno nam się przyda. No i chyba tyle. Okej. No i... jak sami właśnie widzicie, grafika w tej grze naprawdę jest rewelacyjna. Jak na przykład, powiedzmy, sama woda już w tej grze jest naprawdę bardzo piękna. Tylko tyle, że mi się zdaje, że chyba mogę wziąć i wam ją pokazać, o ile ją znajdę. O, mamy też jednego dostępnego, ale nie możemy wziąć z nim pogadać. No niestety. Okej. Gdyż był praktycznie jeszcze... można było wziąć i pogadać z Kowalem. Znajdźmy go. Bo też ma dla nas nowe wieści. No, a tutaj to jest dokładnie łucznik. On to jest dokładnie łucznik, z którym później możemy wziąć i porozmawiać, ale no, na razie nie jest dostępny. Przydałaby się praktycznie jakaś broń. Na przykład łuk. No, tutaj mamy dostępnego kowala. Pogadajmy sobie z nim. Okej. Możemy z nim pogadać? Tak. About you. What are you doing here? Me? Ja? Bake, make a cake. Czyli praktycznie wyrabia chleb oraz ciastka. Okej. No i tyle. Praktycznie żeśmy się tyle dowiedzieli. Wiele żeśmy się praktycznie o niego nie wiedzieli. Jakiś taki nieprzyjazny. Tam też mamy jakiś domek. Wejdźmy też do niego. Mamy kapliczkę. O, tu mamy też jednego jeszcze, z którym też nie możemy wejść i porozmawiać. Okej. No i w tej grze noc praktycznie jest naprawdę... naprawdę bardzo, bardzo piękna. Poważnie. Praktycznie grałem w tą grę jakieś pół godziny. No i nie zauważyłem, żeby tutaj była jakaś dostępna misja. No, może ja praktycznie nie wiem, z kim wziąć i porozmawiać. Też tak może być. Ale zobaczę dokładnie poradnik. Może akurat w nim będzie opisane, jak wziąć i wykonać misję w tej grze. Mam nadzieję. Okej, wejdźmy sobie. Oto znów coś
sieje na tym. No i tak właśnie chodzimy i dokładnie nie mamy dostępnego wiele tych przedmiotów. Okej, okay. Chleb, ser, jabłko. To są jakieś grzybki albo coś. Tak mi się zdaje. No okej, okay. To chyba było na tyle. Tutaj raczej wiele nie znajdziemy. No raczej nie. Nawet broni nie ma. No raczej chyba w tej wersji chyba broni nie będzie. No i cóż, optymalizacja w tej grze jest naprawdę bardzo, bardzo kiepska. Myślałem, że będzie lepsza, no ale naprawdę... Wow. A tam też coś jest. A idźmy sobie tam, zobaczmy. Co możemy... nie możemy, widzicie? Jest niedostępne. Jestem ciekaw, czy w ogóle w tej grze będzie otwarty świat, który możemy mogli wziąć i oblokować. No, tam tutaj jest jakiś jeden. Który stoi i się patrzy. Dobra. Z kim tutaj można wziąć się jeszcze pogadać? Za wiele tutaj też nie mamy. Dostęp. O! Dostępnego. Jakiś bogaty dom praktycznie. No, otwieraj te drzwi. No tak. No ale piwnica też nie jest taka za duża. No, czekajcie. O, coś żeśmy chyba znaleźli. Też nie możemy się wziąć i przespać na tym. No tylko możemy wziąć i zobaczyć, jak się prezentuje wersja. Nic więcej. Tak jak widzicie. Już nie znajdziemy. Ale nie możemy z nikim wziąć i pogadać. O, tutaj właśnie jest ta woda cała. Zobaczcie sami. Dalej mamy też wodospad. No właśnie. Wszystko praktycznie jest realistyczne. No dobra, także więc to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie, że łapka w górę albo subskrypcja. W następnym odcinku myślę, że to podzielę na dwa odcinki. W jednym będzie dokładnie zaprezentowanie wioski, a w drugim będzie pokazana noc i też
Misja. O ile mi się da wziąć i udać ją wam pokazać. Także więc trzymajcie się, na razie. Cześć.